Przede mną znajdują się Lucky Bloki, w których ukryte są dobre oraz niedobre przekąski. Za każdym razem, jak wygram mecz, mogę otworzyć jednego Lucky Bloka. A wy, moi drodzy, teraz zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu, który z tych bloków otworzylibyście jako pierwszy. I oglądajcie film do samego końca, żeby dowiedzieć się, co wylosowaliście. A grać będziemy w jedną z moich ulubionych gier, którą jest Match Masters. Do gry Match Masters została dodana nowa aktualizacja, a wraz z nową aktualizacją do gry został dodany nowy, legendarny booster, który nazywa się Mixi Miał. Żadna plansza do gry nie jest bezpieczna przed legendarnym hakerem Mixi Miał. Po aktywacji ten sprytny kot umieści na planszy ekrany, które zmieniają wybrane elementy na podobne kolory. My gracze będziemy musieli postępować zgodnie z kocim kodem, dopasowując jeden z wymienionych kolorów. Spowoduje to przekształcenie pozostałych kolorów w kodzie na kolor, który dopasowaliśmy. Dlatego dzisiaj będziemy hakowali system, grając nowym legendarnym boosterem. Zobaczymy, jak nam pójdzie, ale to nie koniec nowości, ponieważ do gry zostały dodane nowe zadania dzienne. W prawym górnym rogu, koło naszej rangi, mamy taki notes z kartkami. Kiedy w niego klikniemy, mamy nasze dzisiejsze zadania. Ja pierwsze zadanie już wykonałem, musiałem użyć po prostu podczas meczu emotki. Teraz na przykład moim kolejnym zadaniem jest podaruj booster swojemu znajomemu, więc klikamy, wchodzimy w moich znajomych i, moi kochani, stworzyłem nowy klan. Klan oficjalny Farela. Jeżeli chcecie, wpiszcie w wyszukiwarkę The Farel Team i dołączajcie. Wymagane trofea to 5000. Moim zadaniem jest podarować booster, więc wchodzimy i od razu, moi drodzy, podaruję na przykład komuś z was, kto dołączy, gościa, który robi bicepsa. A jak? Podaruj. Jak widzicie, moje zadanie zostało zaliczone, klikamy i dzięki temu zdobywam 2 gwiazdki. Moim kolejnym zadaniem jest wysłać naklejkę. Wysyłam naklejkę do przyjaciela Szaka. Poszło. Jak widzicie, zadanie wykonane i premia za passę. Wykonaj wszystkie codzienne zadania, aby zdobyć postęp. Jak widzicie, pierwsze zadania dzienne wykonałem, są mega proste. Przez kolejne 6 dni, jak wykonam wszystkie zadania, otrzymam na samym końcu specjalnej edycji booster. To nie koniec nowości i niespodzianek na dzisiaj. Teraz, kiedy klikniemy zmień tryb, nie mamy w rotacji 3 różnych trybów, tylko 4. I ten czwarty jest specjalny. Tylko dla osób, które posiadają karnet premium. Kiedy klikniemy w nowy tryb, widzicie, że jest dostępna nowa złota karta, dzięki której nie będzie mieli reklam, dostaniemy ekskluzywne wyzwania solowe, dodatkowy slot wymiany oraz ekskluzywne tryby codzienne. Żeby zdobyć taki karnet, wystarczy zrobić dowolny zakup za prawdziwe pieniądze. No i sprawdźmy, czy kupując ofertę za 2,99 otrzymamy karnet. Kupujemy, potwierdzamy, proszę czekać i uwaga! Otwieramy ofertę, dostałem skrzata, naklejkę. I teraz, kiedy klikniemy zmień tryb, mamy dostęp do nowego trybu. Kozacko. Czyli tak naprawdę za 3 zł możemy kupić nowy karnet. Zaczynamy nasz challenge. Gramy tryb Color Climb, gdzie aktywacja boosterów kosztuje o 1 mniej, a dopasowanie określonych kolorów zwiększa mnożnik. Jedziemy. Oczywiście gramy naszym nowym kotkiem. Zobaczmy, co on potrafi. Oponent zaczyna jako pierwszy, więc tutaj może być naprawdę grubo. Już ma razy 3, 53 punkty. No dobra, czas na mnie, co? Klonujemy od razu niebieskie. Nie ma na nic innego czasu. Pyk, pyk, pyk. Aktywacja, kotek odpala, zaczyna hakować. Odpalił jakieś okna w DDoSie. I jak widzicie, mamy dopasować kolory teraz. Zielony. Tak jest, i teraz... Wow! Ekstra move, powstaje linia. Co się tutaj dzieje? Kolejny zielony, nie mamy zielonego. Fioletowy, fioletowy, fioletowy. Jest fioletowy, uwaga, kotek znowu hakuje i... jest dym i uwaga. Zróbmy coś takiego, bum, bomba. No dobra, troszeczkę zepsułem, ale mam 360, więc spoko. Okej, chłop ma sowę, która łączy kropki i to mocno. Troszeczkę tu namieszała i zniszczyła mojego pioruna. Razy 360 do 366. Okej, booster ready. Odpalamy od razu tutaj, w ten sposób może, pyk. Linia się zrobiła, ale zepsułem. Dobra, będzie opcja, jeszcze odpalić kota. Odpalamy kota, aktywacja. I dawaj kotek, jakiś fajny klocek. Pomarańczowy może być pomarańczowy. Dawaj pomarańczowy, jest pomarańczowy, ekstra move. I jest grubo. Dobra, do tego, jaki kolejny? Żółty, jest i żółty, ekstra move. Teraz będzie fioletowy jeszcze do tego, dawaj. Czy już nie ma więcej klocuszków? Kotek, 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 aktywacja kota. Okej, czyli 2 razy możemy wybrać odpowiedni kolor. Wszystko jasne. Żółty. BUM! 2000! Co tutaj się dzieje? Ostatnia runda przeciwnika. Jak coś zrobiłem, razy 16. 2400 do 280. Ho, ho! Mega mocny booster! Pobierajcie Match Masters. Link w opisie albo skanujcie kod QR, który wam się wyświetla na ekranie. No i, moi drodzy państwo, grajcie. Kupujcie nowy booster. Jest dostępny w sklepie. Okej, chyba mi tutaj już nic nie zagrozi. Tak. Aktywacja kotka, hakujemy system po raz kolejny.
No i jazda, jaki kolorek? Zielony. No i jest zielony, proszę bardzo. Nie no, ta karta jest za mocna. Kolejny raz zielony, patrzcie teraz na to. BOOM! Cała tablica razy 18, 800 od razu do przodu, aktywacja kota. 4000 już mam punktów, czy wy to widzicie? To jest mój osobisty rekord. Jeszcze tak mocnej karty nie widziałem w Match Masters. Chłop płacze. Naprawdę, chłop płacze. 4600 do niecałych 500. Ha! Przeważająca wygrana. Dostałem za to łapkę w górę. Zawartość w boksach ustalała JJ-ka, więc nie wiem, co tam się znajduje. Powiedziała mi tylko, że jeszcze takich rzeczy w życiu nie jadłeś. Więc pierwszy mecz wygrałem, no to zaczynamy. A od zielonego, a co? Otwieramy. Woo! Crunchy fries i do tego... to jest ta bomba z TikToka, którą się przegryza i to pęka? To jest to? No, tak wygląda. Zobaczmy, czy to działa jak na TikToku. Uważaj. Jeju. To jest jabłuszko, ale słodkie. Jakbym miał to oceniać, no to takie 3 na 10. Druga rzecz to crunchy fries, original flavor. Co to jest? Nie. Frytki. To są frytki. Chrupiące frytki. Proszę, wszystkiego jem. Jak smaku? Bardzo średnie. Takie mało wyraziste. O! Jak solone chipsy. Jadłeś kiedyś solone chipsy? No ja wiem. No to smakują jak solone chipsy. Zobaczcie, jak to wygląda śmiesznie. Najciekawsze jest to, że w środku one są chrupkie, jak chipsy. Smakuje to, jakbyś wziął kilka Pringlesów naraz i tak zgryzł. Czyli dobre. No spoko. 5 na 10. Lecimy dalej, ale tym razem zagramy za dwa razy legendarny kotek. Czyli zwiększymy swoją wygraną. Gramy z Niko. Siemanko Niko, hejka hejka. Runda przeciwnika, więc tutaj pomachamy do niej, siema. A, poliżemy kotka, żeby się już zaczęła stresować moim nowym legendarnym boosterem. Ale z tego co widzę, nie mam za dużo niebieskich, więc trzeba będzie je od razu sklonować. Jedzie ciuchcia, okej, okay. No i zabrała wszystkie niebieskie, nie wytrzymam. Jeszcze ekstra move strzeliła, no dobra. Tak, tak, moja kolej, odpalamy klona. Klonuj to ziomek, klonuj jak najwięcej. Zróbmy może tak. Potem tak. Jest kotek, jest i kotek! Odpalamy, hakujemy system. I zaczynamy zabawę. Potrzebujemy dostosować niebieski. Niebieski jest niebieski. My rozwalamy od razu, napełniamy boostera. Oczywiście kolejny booster już jest napełniony, tego pomarańczowy. Jedziemy dalej. O kurcze! No i moi drodzy, dominacja genetyczna. Od razu się wylogował oponent, bo widział, że ta karta jest za mocna i nie ma ze mną szans. Ostatni ruch. I to jest łatwe zwycięstwo, które wpada na moje konto. You win! Mamy to! Ta karta jest naprawdę ultra mocna. I uwaga, jeszcze on fire razy dwa. Plus 400 pucharków. Piękne. Drugi meczek za nami. Może tym razem różowy boks. Otwieramy, a w środku... O nie! Żartowałem. Czerwona truskaweczka. Próbujemy. To jest stary bądź najgorsze, czytałem w internecie. Tak? Tak, to jest najgorszy smak. Smakuje jak roztopiona pałka lodowa, taka truskawkowa, słodka. Czuć tą chemię na języku. To nie jest cukier, to jest jakiś słodzik. Ale o jeden lepsze od tego zielonego jabłuszka. Czyli 4, tak? No tak, no. 4 ocena. Do tego mamy, o kurde, Power Poppers. Co to jest? I też truskawkowe, strawberry. Otwieramy. Stary, to jest spray? Nie, to do buzi się psika. Tak? Tak. To psikamy. Nope. Co to jest? Kwaśna pianka. O! Jakby ta śmietanka. O! Ej, naprawdę kwaśne. Pierwszy raz coś takiego mam w ustach i faktycznie pierwszy raz coś takiego jadłem. Kwaśna pianka. Nie jest to złe, stary. Jakbyście wzięli multivitaminę, taką rozpuszczalną, i na język sobie położyli. I ona by się tam rozpuszczała. Mniej więcej tak to smakuje. 7 na 10. 7 na 10. O kurczę. Ale dobre. Ale dobre. No to lecimy z kolejną gierką. Tym razem razy 3 kotek. Czyli potrajamy naszą stawkę. Gramy przeciwko chłopowi, który ma miotełkę. Panie z miotełką, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że ten kot jest mega mocny. Pewnie pan jeszcze przeciwko temu kotku nie grał, ale już od razu mamy booster. Po jednym ruchu, po jednym klonie, te combo jest niesamowite. Zielony łączy kropki. Proszę bardzo, łączymy. Extra move. Pięknie. I do tego czerwony.
Extra move. Jest cała tablica. Tak, jest cała tablica. Jeszcze jakiś ruch? Nie, zabrakło czasu. Czemu mam tylko razy jeden? Bardzo słabo mi poszło w tej rundzie, a myślałem, że będzie lepiej, a zużyłem całego ulta. Zobaczymy, co chłop z miotełką na to zaradzi. Młoteczkiem, bombę, akurat to będzie dwa i będzie miał aktywowaną miotłę. Do tego extra move, jeszcze mu wpadł. Aktywacja motełki, zamiatamy. No i myślałem, że zrobił mu się extra move, a niestety mu nie wyszło. Odpalamy kota. Loguje, hakuje. No i jazda. Pięknie, jeszcze raz szybko kota, bo mamy jeszcze bardzo dużo czasu. Więc kot nie hakuje sekwencję. No i do tego zielony, 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 nie ma zielonego. Nie miałem zielonej linii, szkoda tego ulta, ale i tak jest 400 do 24. Moi drodzy, zwycięstwo, hat-trick. No i oczywiście nagrody razy 3. Plus 100 pucharków razy 2, razy 3. Plus 600, coś pięknego. No to może tym razem teraz kolor niebieski. I uwaga, w środku. O, proszę. Niebieska? Nie, fioletowa taka bardziej. I uwaga, to prawdopodobnie będzie smak jagoda, borówka. Okej. Nie było takie super słodkie. Nie poznaję smaku, ale taki leśny. 6 na 10 daje. Do tego mamy niebieskie takisy. Wow, ale to wygląda. Spójrzcie, jak to smakuje. Twarde. Takisy tak mają, są twarde. Kwaśne, cytrynowe jakieś. I ostre. Co to jest za smak? Wyrazisty. Mega. Hot chili peppers, tortilla chips. Niebieski ogień. Ciekawe, ale ja nie lubię takich próbków chipsów, za twarde są. Jakbyście jedli Lacy Strong, ale dwa razy więcej cytryny. Cytryny do nich dodali jeszcze. Ciekawe. 5 na 10. Może popatrzcie, bym się przekonał. Lecimy dalej, moi drodzy, tym razem 4 razy leci kot na stół. Zobaczymy, czy uda mi się to wygrać. Nagrody będą potężne, jeżeli się uda. I gram przeciwko jakiemuś kotkowi, który gra rakietką i wygląda jak Yeti. Nie mam pytań. Dobra, od razu szybciutko klonujemy niebieskie, standardowo. Pyk, już widzimy extra move i kot jest naładowany, pełny. Odpalamy, zaczynamy hakować system i jedziemy z tematem. Pomarańczowa sekwencja kotka. Albo zielona. Dobra, no to zielona w takim razie. Zhakowane. Zrobione. Do tego jeszcze piorun wjeżdża razy jeden. Okej. Do tego sekwencja żółta. Wjeżdża. Extra move. Pięknie. Aktywacja kotka, jeszcze zdążę, jeszcze zdążę, mogę w sumie go nie aktywować, ale póki co idzie, szybka aktywacja kotka, zielony. Zielony! Dobra, nie będę zużywał, bo i tak bym nie dał rady, nie miałem żadnego żółtego ani zielonego, spójrzmy jeszcze raz na spokojnie, nie miałem, niepotrzebnie go zużyłem. Okej. Razy dwa mu wskoczyło, aktywacja rakietki, w co uderzy. Okej, w środek. No i to było na tyle. No dobra, czy ja będę miał jakiś ruch? Uderzmy tak i powinniśmy mieć ulta. Będzie ult? Czy nie będzie ulta? Jest i ult! Pięknie! Udało się! Aktywujemy kota, hakujemy sekwencję po raz kolejny i uwaga, żółty klocek. Jest żółty? Oczywiście, że jest. Pada extra move? Będzie extra move. No i niestety mój ziomek zrezygnował. Do tego jeszcze, jakbyśmy przyłożyli zielonym, byśmy znowu skakowali. I moi drodzy państwo, to by było na tyle. Coś pięknego. Zwycięstwo! Czwarte zwycięstwo z rzędu. Plus 800 pucharków. Pięknie. Boję się, że w czerwonym będzie coś ostrego. Coś mi się wydaje, że tak jest. Bo mówiła, że są dobre i są niedobre, więc w końcu przyszedł czas na niedobre. Uwaga. No, tak jak myślałem. Tak jak myślałem. Z czerwonym nadzieniem? Ej, ale już to próbowałem. To jest truskawka, nie? Nie, to jest chyba inne, stary. Tak? Próbujemy. Z takim pieprzu. Ten był z miąższem. Albo może tamte były te... Nie, tamte nie były z miąższem. To ty ale... nie czujesz, co jesz? W niektórych miąższ przechodził przez dziurkę, w niektórych chyba nie przechodził. Już próbowałem ten smak, już go oceniałem prędzej, więc średni. I co my tu mamy? Jumbo Chamoy Flavor Pickle. To jest stary jakiś ognisty oguraz, rozumiesz? Jeszcze kiszony pewnie. Kiszony. Otwieramy. Na początku, widzowie, trzeba skosztować wody z ogurasa. To będzie obrzydliwe. Lepiej weź mało. O Boże, co to jest? Ale ostra woda? Właśnie nie, taka na delikatnie ostra, ale nie mam pojęcia, z czym to jest, czekajcie. Te barwniki mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i uwagę dzieci. Okej. Nie ma napisane, stary, z czym to jest, ale zobaczcie, widzowie, jak to wygląda. To jest prawdziwy bydlak. Takiego ogórka, stary, ja nigdy nie jadłem w życiu, nie jest niewielki. Czerwony w dodatku. Będziemy zajadać nad Lucky Blockiem. Postawcie łapkę w górę za to. O Jezus. Jak papryka trochę.
to wygląda? Ale czemu to takie ohydne? Nie mam kompletnie pojęcia, z czym to jest. Jeszcze jeden gryz. No chyba ci smakuje. Mm-mm. Nie? Gdzie do oka sobie kładasz? Skórka jest mega twarda. Miąż spoko logo, ale skórka jest taka gumowa. Pierwszy raz taką skórkę pogórkuję. Nie mam pojęcia, czym to smakuje. Jak chcecie, to sobie możecie wygooglować i napisać w komentarzu. Nie znam tego smaku. Nie wiem, co to jest. Jest okropne. 2 na 10. Nie kupujcie tego ogórka. Szkoda pieniędzy. Lecimy z ostatnim meczem. Napiszcie w komentarzu kici kici miksy miał. I lecimy z nagrodami razy 5. Let's go! A moim ostatnim przeciwnikiem będzie legenda kontra legenda. No dobra, moi drodzy państwo, kto pierwszy? Ona zaczyna jako pierwsza, tutaj możemy jej życzyć powodzenia, ale damy jej liżącego kotka, bardzo fajna emotka, podoba mi się ona. Razem z boosterem była dostępna. No i dobra, co ona tutaj zaczaruje? Ma ekstra move? Ma ekstra move. Mnożnik razy jeden, do tego faraonka. Faraonka jak zacznie tutaj klonować tam skarabeusze i zacznie klonować czerwone klocki, to będę miał problem. Czemu nie dała czerwonych? Dała pomarańczowe. Trochę bez sensu, tak by sobie nabiła szybciej ulta, no ale nieważne. Niestety będzie musiała stracić ten booster. Koniec czasu, moja droga panno. Okej, okay. Zróbmy tu ekstra move. Do tego ładujemy od razu niebieskiego. Niech będzie więcej tych niebieskich. Tak jest. Jest kolejna linia. Oczywiście, że jest. Odpalamy kota. Aktywacja, hakowanie systemu. I uwaga, jaka sekwencja. Fioletowy klocek. Jest, oczywiście. I wszystko rozwala się. Cała tablica. Poszło. Dobra, dajemy niebieską. No i dajmy fioletową. Bum! Mamy to! I ostatni ruch, zielony. Plus 44 razy 3. Aktywacja kotełka. Miksy miał, hakujemy. Oj, chyba moi kochani, dzisiaj 5 meczy z rzędu bez porażki. Żółty, nie mam żółtego. Pomarańczowy, jest i pomarańczowy, jazda. I jeszcze zdążymy kota aktywować na koniec. Patrzcie na to, jeszcze aktywacja kota na szybko. Ostatni ruch. Ostatni wykańczający ruch oponenta. Pomarańczowy, jazda. Do tego bomba, niech to wszystko wybucha. Dobrze, 2000! Mnożnik razy 10. Coś mi się wydaje, że to już jest easy win. Czas otworzyć ostatniego legendarnego Lucky Blocka. Razy 11, kotek. 3700 do 310. Totalna miazga. I uwaga, nagrody razy 5. On fire! Razy 2 i razy 5. 1000 pucharków, 600 monet i 400 medus. Dziękuję. Otwieramy ostatniego, legendarnego Lucky Blocka. Co tu w środku jest? Uwaga. Okej. Okay. Żółta papryczka. To wygląda jak papryka, nie? No, trochę tak. Smak, pomarańcz, cytryna. Uwaga. Raz, dwa, trzy. O Jezus! Bardzo słodkie, nawet nie kwaśne. Dlaczego nie kwaśne? Kwaśne było lepsze. Nie poznałem smaku. Mango? Brzoskwinia może. Mango, brzoskwinia, coś takiego. Wiem, że to są różne smaki, ale w tym takim słodzonym cukrem czymś jest ciężko rozpoznać. 6 na 10 chyba, no. Ale do tego w gratisie jest Hello Panda Cheese Cream. Co to jest? Coś serowego z pandą. Okej. Okay. Wow! Tylko tyle. Tylko tyle, no. Malutkie jeszcze w dodatku. O, ale daje serem! Ha, co to jest? Coś serowego, próbujemy. Ciastko. Z nadzieniem serowym? Ale bez nadzieja. Kruche ciastko. Rozumiesz? Słodkie, kruche ciastko z serem. Ale jest nadzienie serowe, czy jak? No coś tam, jakieś nadzienie jest. Kto to wymyślił? Może z ketchupem jest dobre? Jakbyście jedli normalnie wafelka i na to był nałożony serek topiony, no. Porąbane. Bardzo średni deser. 3 na 10. Nie kupiłbym. Na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby dołączyć do mojego klanu w grze Matchmasters. Tam możemy się wymieniać różnymi boosterami. No i nie zapomnijcie pobrać gry z linku w opisie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!